Dzień dobry, Monika Laskowska, witam w programie Łowcy Nagród. Moi kochani, czy wszyscy pamiętamy, że dziś mamy czwartek, więc niedługo już weekend. W takim razie warto zdobyć trochę kasy na weekendowe szaleństwo, moi kochani. I mamy ku temu świetną sposobność, bo przed nami już pierwsza zagadka, za którą możemy zdobyć 50 zł. Szukamy jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Mamy 25 obrazków i jeden różni się od pozostałych. Moi kochani, wszystkim trzeba się dokładnie obrazkom przyjrzeć i znaleźć jednego tygryska innego. Na szczęście nie musimy mówić, jaka jest różnica w tym obrazku, o co chodzi, czym się różni. Podajemy tylko współrzędne. Który obrazek? A1, A3, A5 lub B1, B2. I tak dalej, moi kochani. Szukamy, śledzimy, który obrazek różni się od pozostałych, a ja w międzyczasie przypomnę regulamin. W naszym programie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie odzwoni i zostaniesz na żywo połączony z naszym studiem. A szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Moi kochani, regulamin już jest za nami, także ja czekam już na pierwszego zwycięzcę. Wszystko jest wiadome, jaka jest gra, o ile gramy i jaki jest numer telefonu. Więc zapraszam zwycięzcę, pierwszego zwycięzcę, który widzi, który obrazek różni się od pozostałych. Mamy 25 tygrysków, 24 tygrysków jest, 24 tygryski są identyczne. Jeden różni się od pozostałych. Który to jest? Czy ktoś już wie? Jeżeli tak, zapraszam serdecznie. 704-304-304, bo ten numer telefonu dzwonimy, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych. Który tygrysek jest inny? Moi kochani, to jest jeszcze łatwa zagadka. Później będą trudniejsze, więc warto teraz się skupić, rozwiązać. Zdobyć trochę kasy. Przypominam, że weekend nadchodzi. Weekend już niebawem, tuż, tuż, moi kochani. Także na weekendowe szaleństwa warto nazbierać trochę kasy. Czy to wyjeżdżamy gdzieś za miasto, czy to może do znajomych, do rodziny, do bliskich, lub też po prostu zostaniemy i sobie miło spędzimy czas. Moi kochani, który tygrysek różni się od pozostałych? Kto już wie? Jeden jest inny, tylko który? Przypominam, podajemy współrzędne. Nie mówimy o różnicy, jak ona wygląda, co tam jest innego. Nie mówimy. Moi kochani, podajemy współrzędne, ale szybciutko, nie czekamy. Przygotowane mamy następne zagadki. Jest wiele zagadek przygotowanych, także moi drodzy, ja czekam na zwycięzcę. Który obrazek? Który obrazek jest inny? Kto już wie? Jeżeli ktoś już wie, to szybciutko zgłasza się i mówi, jaka jest prawidłowa odpowiedź, a ja osobę taką nagrodzę, moi kochani. Który to jest obrazek? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Który to jest obrazek? D jak dzień dobry 3. D jak dzień dobry 3. I bardzo dobrze, 50 zł szybciutko wędruje do Pana na dzień dobry. To ja zapraszam Pana oraz wszystkich innych na kolejną zagadkę. A kolejna zagadka, moi kochani, to papuszki. Również za 50 zł mamy, kochani moi, jakiś taki mały zwierzyniec. Poprzednio był tygrysek, teraz papuszki, no prawie jak w zoo. Ale moi kochani,
Nieważne, czy zoo, czy zwierzęciec, niech was to nie zwiedzie. Tutaj jest fajna kasa do wygrania, 50 zł, szybkie 50 zł, moi kochani. Podajemy, jak w poprzedniej zagadce, obrazek, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Jeden obrazek jest inny. 25 obrazków, 24 identyczne, jeden się różni. Który to jest? Ponownie nie podajemy szczegółu, jak się różni, o co chodzi w tej różnicy, jaki jest szczegół. Mówimy współrzędne. Tak jak poprzedni pan, który wygrał szybkie 50 zł. Kto następny? Kto następny jest chętny? Czy ktoś już wie? Czy ktoś widzi tę różnicę? No raz dwa, moi kochani, nie ma na co czekać. Warto zadzwonić, zgarnąć szybko, łatwe pieniądze, bo to są jeszcze łatwe zagadki, moi kochani. Także warto szybciutko odpowiadać i zgarniać szybką kasę. Ja czekam na kolejnego zwycięzcę. Który obrazek jest inny? No jak już wypatrzyłeś, jak już wiesz, to nie czekaj. 704, 304, 304. Czekanie nie opłaca się. Tutaj czekanie nie opłaca się. Zazwyczaj cierpliwość jest w cenie, moi kochani, ale tutaj kto pierwszy, ten lepszy. Oczywiście cierpliwie wyszukujemy różnice, ale pamiętamy, że czas to pieniądz, moi kochani. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy zdobywa szybciutko 50 zł. Wystarczy, że podasz mi obrazek, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Czy ktoś już wie? Moi kochani, to nie jest jeszcze trudna zagadka. To jest bardzo łatwa zagadka, prosta zagadka. Także każdy z nas powinien dać sobie radę. Później będą trudniejsze. No i wtedy trzeba będzie dać sobie chwilę na zastanawianie się. Ale teraz, moi kochani, szybciutko. Ja czekam na kolejnego zwycięzcę. Kto dołączy do grona zwycięzców? Kto tym razem? Na dzień dobry pojawił się pan u nas w studio. A kto będzie kolejny? Czy ktoś już wie? Jeżeli tak, oczywiście zapraszam serdecznie. 704 304 304. Pod ten numer telefonu dzwonimy, jeżeli znamy odpowiedź. No moi kochani, prosta zagadka. Prosta zagadka, szybka kasa. No rozruszajcie się trochę. To jest tak jak rozgrzewka przed biegiem, przed mocnymi ćwiczeniami, a za chwileczkę będzie prawdziwy maraton. Ale najpierw mamy sprint. Najpierw rozgrzewamy się, rozgrzewamy nasz umysł po to, żeby być przygotowanym do następnych zagadek, trudniejszych, moi kochani. Kto już wie? Czy ktoś widzi już różnicę? Gdzie ona jest? Która papuga jest inna? No moi kochani, kolorowe obrazki, bardzo ładne, przyjemne. No co na nich mamy? Papuszki. Papuszki mają dziobki, mają oczka, mają grzywę, kawałek upierzenia. Coś tam się dzieje na tych obrazkach. Ale na jednym z nich coś się zadziało tak, że różni się od pozostałych. I twoim zadaniem jest wykryć te różnice. Jeżeli odkryłeś już tę różnicę, to ja szybciutko czekam na twoją odpowiedź. I twoją odpowiedź nagradzam 50 zł, moi kochani. 50 zł dla osoby, która udzieli mi prawidłowej odpowiedzi. Która papuszka różni się od pozostałych? Moi kochani, to nie jest jeszcze największa kasa, ale będą większe pieniądze. Naprawdę, moi kochani, traktujcie to jako rozgrzewkę. Przy okazji można załatwić łatwe, szybkie pieniądze. No bo 50 zł za łatwą zagadkę to też jest coś, ale moi kochani, 50 zł i 50 zł to daje nam już trochę kasy, prawda? I później jeszcze 50 zł, ale moi drodzy, ja czekam na zwycięzcę. Kto jest przygotowany? Kto wie? Kto widzi różnicę?
tutaj nie musimy się zastanawiać zbyt długo, moi kochani. Zagadka jest prosta. No i kto? Kto jest chętny na szybkie 50 zł? No moi kochani, jestem zaskoczona. Łatwa zagadka, prosta zagadka, ale jest jakiś problem. No chyba jeszcze tak nie było, moi kochani. Druga zagadka, prosta, rozgrzewkowa. Jest jakiś problem? To co będzie z następnymi? Co będzie, jak pojawią się trudniejsze zagadki? Co wtedy, moi kochani? Rozgrzejmy się teraz. Na początek rozgrzewamy się. Przygotowujemy nasz umysł na trudniejsze zagadki. Teraz szybka kasa do wygrania, moi kochani. Halo, no nareszcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Dzień dobry, B jak bombonierka 4. B jak bombonierka 4, bardzo dobrze. Piękna bombonierka, można kupić taką za 50 zł, nawet bardzo dobrą. Gratuluję pani serdecznie. Moi kochani, ale reżyser mówi, że jeszcze lepszą bombonierkę można kupić za 100 zł. Zobaczcie. Moi kochani. 100 zł, trzy obrazki są inne. Mówiłam, że będzie trudniej. Tutaj się wszystko kręci, moi kochani. Te obrazki nam się ruszają. Czyli poziom trudności wzrósł, ale kasa jest większa. Coś za coś, moi kochani. No dobra, reżyser mówi, że przesadził troszeczkę. 100 zł to jest zdecydowanie za mało na ten poziom trudności. Nawet 1000 zł, moi kochani, nawet 100, to jest 100 gwarantowana i 900 zł w bonusie. No już nie myślcie o bombonierkach, tylko marzenia nasze niech powolutku rozszerzają się. Tutaj już można pomyśleć o wakacjach, moi kochani. 1000 zł już można sobie gdzieś pojechać, bombonierek nawet kilka kupić, albo nawet kilkanaście, moi kochani. Ale tutaj już naprawdę kasa nam wzrosła, ale poziom trudności też. Także przyglądamy się uważnie, bo obrazki są ruchome, ruszają się. Czyli szukamy trzech różnych obrazków. Trzech obrazków, które różnią się od pozostałych. Które to są obrazki? Mamy 40 obrazków. 37 obrazków jest identycznych, 3 różnią się. No, poziom trudności polega na tym, że ciężko jest skoncentrować wzrok na ruszających się obrazkach. No ale mam nadzieję, że jak ktoś się skoncentruje, to powinien dać radę mimo wszystko, moi kochani. 3 różne obrazki. Które to są? Ponownie nie mówimy różnicy. Na czym polega ta różnica? Wskazujemy współrzędne. Które to obrazki? Takie ruszające się strzałki przypominają nam znaki drogowe, ale moi kochani, tutaj nie musimy znać zasad ruchu, tutaj nie musimy znać prawa drogowego, moi kochani. Tutaj szukamy trzech obrazków, które różnią się od pozostałych. O więcej nie pytam. Żadnych zasad z ruchu drogowego, moi kochani. Nie. Podajemy trzy obrazki, które różnią się od pozostałych. Trzy współrzędne tych obrazków. Które to są? Moi kochani, zadanie naprawdę trudne, to fakt, ale walczymy tu o przyzwoite pieniądze. To już nie jest 50 zł, to jest przynajmniej 100 zł, a może nawet i 1000. Jeżeli odpowiesz na 5 prostych pytań w ciągu 30 sekund, to dodatkowe 900 zł jest twoje.
kto się skusi. No jest trudniej. Ja wiem, że potrzebujecie trochę czasu. No ale może reżyserka, na ten czas powiększamy zagadkę? Dobra, moi kochani, reżyser mówi, że spróbujemy, ale na 5 chwil. No dobra, moi kochani, dobre i to. 5 chwil, zagadka będzie powiększona za chwileczkę. Będziemy mieć zagadkę powiększoną na pełen ekran telewizora. Może troszeczkę nam to ułatwi. Zobaczcie, zagadka jest duża, więc może będzie łatwiej. Mamy czas, moi kochani, na szukanie. Przyglądamy się uważnie. Moi kochani, przyglądamy się uważnie. Koncentrujemy się. 4 chwile. Uważnie śledzimy każdy obrazek, żeby przyjrzeć się dokładnie. Jeżeli ktoś zna już odpowiedź, moi kochani, to nie czekamy. Nie czekamy, aż nam czas upłynie. 3 chwile. Trzy obrazki różnią się od pozostałych. Ja potrzebuję, żebyś podał mi współrzędne tych trzech obrazków. Dwie chwile, moi kochani, czyli powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze zostały dwie chwile na koncentrację. Co dwie chwile, żeby przyjrzeć się uważnie. No, moi kochani, ostatnia chwila.
Ostatnia chwila. Uwaga. Wracamy, moi kochani. Zero. Czas się skończył. Mam nadzieję, że ktoś już ma odpowiedź. Szybciutko, bo reżyser mówi, że musimy kończyć zagadkę. Czy ktoś widzi różnicę? Trzy różnice, trzy obrazki różnią się od pozostałych. Które te obrazki? Kto wie? Jeżeli widzisz te trzy różnice, to jedyna droga 704-304-304. Pod ten numer telefonu dzwonimy. Wszystko, co najtrudniejsze, już wykonałeś, bo znalazłeś trzy różnice. Teraz należy się zgłosić i udzielić prawidłowych odpowiedzi. Czyli dla kogo te fanfary? Kto wie? Kto wie, gdzie jest różnica? Jedna osoba, moi kochani, potrzeba jednej osoby, bo to jest oferta dla jednej osoby. Trzy obrazki się różnią. Trzy są inne. Na pierwszy rzut oka rzeczywiście wydaje się, że wszystkie są identyczne, że wszystkie obrazki wyglądają tak samo, ale nie, moi kochani, trzy się różnią. Które to są obrazki? Ktoś widzi te różnice. Moi kochani, nie trzeba tu być świetnym kierowcą, żeby znaleźć odpowiedź. Nawet w ogóle nie musisz być kierowcą. Na drodze, okej, jest to bardzo ważny znak, ale tutaj w konkursie jest bez znaczenia, że to jest znak drogowy, moi kochani. Możesz wziąć udział, nawet jak nie jesteś kierowcą. No, żeby nie było tak, że no ja wiem, ale ja nie mam prawa jazdy, to nie mogę wygrać. Pewnie, że możesz wygrać. Tutaj nie sprawdzamy prawa jazdy, nie sprawdzamy zasad ruchu drogowego. Nikogo nie egzaminujemy, nie testujemy. Wystarczy, że podasz trzy odpowiedzi. Czyli trzy różnice, trzy obrazki różnią się od pozostałych. Trzy znaki drogowe są inne. Które to są? 40 obrazków, 37 jest identycznych, 3 są inne. Które to są obrazki?
No dobra, moi kochani, w takim razie, dlatego że jest bardzo trudno, reżyser da nawet 2000, może to komuś pomoże w podjęciu decyzji? 2 razy tyle pieniędzy, moi kochani, kto jest chętny? Nawet 2000 zł do wygrania. Przypominam, 3 obrazki różnią się od pozostałych. Twoim zadaniem jest wskazanie tych obrazków. Wskazanie, które różnią się od pozostałych. Czyli... Przypominam, podajemy współrzędne. Nie mówimy o różnicy. Co tam się dzieje? Co się wydarzyło? Co jest innego? Podajemy współrzędne. A1, A3, C5, C8. Ale moi kochani, to nie były podpowiedzi, to były przekłady. Ja również z wami się przyglądam obrazkom. Jestem kierowcą. Jestem wieloletnim kierowcą, ale rzeczywiście wcale mi to nie pomaga. Tutaj trzeba pójść inną drogą. Żadne zasady ruchu drogowego. Tutaj odnajdujemy różnice. 3 różnice, 3 moi kochani, bo 3 obrazki się różnią. Które to są obrazki? No ale moi kochani, reżyser mówi, że odpuści 1 obrazek. Wystarczą 2 obrazki, żeby wygrać 2000. Ale coś za coś. Musimy rozwiązać zagadkę do godziny 12. Damy radę. No mam nadzieję, że tak, mamy 2,5 minuty. Czas już ruszył, już ruszył, moi kochani. Uwaga, uwaga. 2000 zł nawet do wygrania. I wystarczy, że podasz 2 różnice, 2 obrazki. Czy jest z nami osoba, która już znalazła te 2 obrazki? No jeżeli masz 1 obrazek, to jeszcze chwila koncentracji. Jeszcze 1,5 minutki. Dacie radę naprawdę. Jeżeli ktoś ma dobry wzrok, to już pewnie ma odpowiedź. Jeżeli ktoś ma słabszy, to jeszcze chwila, mamy 1,5 minutki. Na szczęście, moi kochani, szukamy 2 obrazków, a nie 3. Wystarczy w tym momencie, że podasz współrzędne 2 obrazków. Które to są obrazki? Uwaga. Minutka. Już nawet nie cała. Kto ma sokoli wzrok? Pół minuty. Moi kochani, przyglądamy się szybciutko.
Ktoś już wie, komu jest potrzebna kasa, a komu nie. Po co ja w ogóle pytam? Każdy potrzebuje. Zawsze są jakieś wydatki. Moi kochani, ale ja niestety tych pieniędzy nie mogę wygrać. Ja je rozdaję. Ty możesz je wygrać, więc wszystko w twoich rękach. Są trzy obrazki, moi kochani, przypominam, które różnią się od pozostałych. W tym momencie wystarczy, że podasz dwa obrazki różniące się. Które to są obrazki? Kto już wie? Najlepiej byłoby było tak zatrzymać tę kółeczkę, prawda? No ale reżyser mówi, że się nie da, żeby się dało, to by to zrobił dla was. No niestety tutaj poziom trudności polega przede wszystkim na tym, że te kółeczka się ruszają. Mówiłam, że będą trudniejsze zagadki. Tylko nie wiedziałam, że już teraz się zastopujemy. No myślałam, że jeszcze dwie, trzy przynajmniej zagramy, że uda nam się dwie, trzy więcej zagadki zagrać, a tutaj coś nam stanęło, moi kochani. Gdzieś utknęliśmy. Czy ktoś już wie? Czy ktoś widzi dwa obrazki, które różnią się od pozostałych? Ja na taką osobę czekam i taką osobę będę mogła nagrodzić, moi kochani. Które to są obrazki? Nawet 2000, czyli tak po 1000 za jeden obrazek. No dobra, moi kochani, w takim razie reżyser mówi, że ma jeszcze inną propozycję. No, być może sobie przeliczyliście, na wakacje potrzebna jest większa kasa. Także reżyser mówi nawet 4000 zł, moi kochani. Jeżeli teraz ktoś nie podejmie próby, nie będzie chciał wygrać tych pieniędzy, to on już nie rozumie, o co chodzi. On, jakby mógł, to by już dzwonił nawet po 1000. Bo to jest łatwa, prosta, szybka kasa, moi kochani. Szybkie pieniądze. Wystarczy, że się skoncentrujesz, że się skupisz na obrazkach i znajdziesz dwa obrazki, które różnią się od pozostałych. Tutaj nagradzany jest prawidłowy wzrok, moi kochani. Tutaj trzeba, jak ktoś ma problem ze wzrokiem, nałożyć okulary lub też soczewki, albo podejść do telewizora i przyjrzyj się uważnie. Bo kasa, moi kochani, jest warta zachodu. Kasa naprawdę jest fajna, nawet 4000. 4000 zł, moi kochani. A tu prawda jest taka, że nie wymagamy nie wiadomo czego. Nie wymagamy jakichś specjalnych umiejętności, jakiejś specjalnej wiedzy. To jest naprawdę łatwy sposób na wygranie pieniędzy. Szukamy dwóch obrazków. Tutaj dobry wzrok jest w cenie, moi kochani. Ale jeżeli nie masz dobrego wzroku, to zapewne masz okulary. Możliwością też jest podejść bliżej do telewizora, przyjrzeć się, skoncentrować. No. Czy ktoś już wie? Dwa obrazki, są trzy obrazki, moi kochani. Przypomnę, są trzy obrazki, które są inne, ale w tym momencie wystarczy, że podasz dwa obrazki, które różnią się od pozostałych. Moi kochani, ale reżyser mówi, że się poddaje. Wystarczy w tym momencie jeden obrazek, moi kochani, jeden obrazek. Najwidoczniej pogoda was za oknem troszeczkę wygnała na spacery, a być może znużyła, bo moim zdaniem dzisiaj ciśnienie troszeczkę jest takie senne. Moi kochani, budzimy się w takim razie. Mamy środek dnia. Kto ma jeden obrazek? Kto ma jeden obrazek, ten dzwoni, moi kochani. Dwie minuty. Reżyser mówi, że mamy dwie minuty na odnalezienie tego obrazka i kończymy. Czas start.
Moi kochani, każdy ma szansę. W tym momencie każdy ma szansę, bo to jest tylko jeden obrazek. Należy odnaleźć jeden obrazek, już nie dwa, nie trzy. Wystarczy, że podasz współrzędne jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Niecała minuta, moi kochani. 50 sekund. Kto wie? Kto zna już odpowiedź? Trzydzieści pięć sekund. Dwadzieścia. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i... Szybciutko, moi kochani, szybciutko musimy kończyć zagadkę. Reżyser na mnie krzyczy, że za dużo czasu zajęła nam ta zagadka. Stanowczo za długo ona trwa. Moi kochani, reżyser daje takie pieniądze, że ktoś powinien się zgłosić po nie. Nawet 4000 zł do wygrania. Reżyser się dziwi, bo wszyscy narzekają, że nie mają pieniędzy. A w łatwy sposób można wygrać 4000 i cisza. Nikt nie widzi jednego obrazka, jednej różnicy. No moi kochani, ja mogę czekać w nieskończoność. Ja mogę tu stać i czekać w nieskończoność, ale w pewnym momencie się okaże, że program się skończy. No i będzie płacz. Kasa nam ucieknie. A może chcecie więcej kasy? Ale reżyser mówi, że kasy więcej już nie będzie. Że za jeden obrazek nie ma takiej możliwości, żeby zapłacić więcej kasy. No, jak były trzy, to można by było jeszcze coś wyciągnąć, ale tak nie ma opcji. Jeden obrazek, nawet 4000 zł, moi kochani. Kto chce? Kto się zgłasza? Ja czekam na odpowiedź.
który obrazek różni się od pozostałych? Dobra, ja mogę dać 3 chwile od siebie, bo reżyser mówi, że już się kończy. Słuchajcie, to jest ostatnia szansa. 3 chwile. Uwaga. 3. Trzy chwile, moi drodzy. Dwie chwile. Ostatnia chwila. Uwaga. I 0. W tym momencie muszę mieć odpowiedź, moi kochani. W tym momencie chcę usłyszeć zwycięzcę. Który obrazek różni się od pozostałych? No gdzie jest mój zwycięzca? Jeden obrazek, kochani, jeden obrazek różni się od pozostałych. Który to jest? Jakie są współrzędne tego obrazka? Kto wie? No moi kochani, nie widzimy nawet jednego obrazka. Przypominam, że tu są 3 obrazki, które różnią się od pozostałych. W tym momencie wystarczy, że podasz tylko jeden. Nie widzimy jednego obrazka? Szybciutko, moi kochani. Kasa cały czas jest w grze. Nawet 4000. 4000 zł czeka tutaj. Kto chce? No ja również się przyglądam, ale za chwilę się zakręcę. Niestety nie mogę się zakręcić, bo chciałam jeszcze komuś wręczyć kasę, moi kochani. Tylko komu? Kto to będzie? Kto nie dał się zakręcić tym obrazkom? Kto się nie zakręcił, a kto się wkręci? Kto się wkręci i szuka jednego obrazka? Może ktoś już się wkręcił, może już ktoś odnalazł ten jeden obrazek. Więc jak? Jeden obrazek, kochani. Jeden. No dobra, moi kochani, reżyser mówi śpicie, to śpijcie dalej, bo my musimy kończyć program. Mam nadzieję, że to właśnie teraz ktoś się obudzi, bo to jest ta ostatnia chwila, ostatni dzwonek. Moi kochani, ja myślę, że kawa by pomogła, prawda? No i jest taka szansa.
szybciutko, moi drodzy. To już koniec programu, ale kasa jeszcze cały czas w grze, moi drodzy. Ja cały czas czekam na zwycięzcę. Czekam na jedną prawidłową odpowiedź. Wystarczy, że podasz mi współrzędne obrazka, który różni się od pozostałych. A nawet 4000 może być twoje. Będziemy mogli zawalczyć o 4000 zł. Kto jest chętny? Kto się zgłasza? Uwaga. Słuchajcie, reżyser nie odpuści, no bo jak? Jest jeden obrazek, więc musi zostać. Kasy więcej nie da, no bo po prostu nie ma. Jeden obrazek, 4000, to jest naprawdę bardzo dużo, więc albo ktoś chce wygrać, albo nie. No mam nadzieję, że jest chociaż jedna osoba, która ma taką ochotę, która ma chrapkę na te 4000. Kto to jest? No trudna zagadka, moi kochani, rzeczywiście jest trudna, bo wszystko się rusza, wszystko się kręci, a nasze oczy się nie ruszają. Więc musimy naprawdę uważnie się skoncentrować, uważnie się przyjrzeć, żeby odnaleźć jedną różnicę. Moi kochani, tam są trzy różnice, tam są trzy obrazki różniące się, ale przypominam, w tym momencie wystarczy, że podasz jeden obrazek, współrzędne jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Moi kochani, niebawem koniec programu, a ja cały czas czekam na zwycięzcę. Tym zwycięzcą może być jeszcze każdy, dopóki ja tu jestem, dopóki jest zagadka, dopóki rozwiązanie nie jest zakreślone w czerwone kółeczko, każdy może jeszcze wygrać kasę, moi kochani. Każdy może wygrać nawet 4000 zł. Więc kto? Kto to będzie? Kto skorzysta z tej szansy? Wiemy to dokładnie, że niewykorzystana szansa po prostu przepada. No, ja mam taką nadzieję, że tak się nie stanie. Ja cały czas czekam na zwycięzcę. Wiem, moi kochani, że jest trudna, rzeczywiście. Trudna zagadka. Wszystko się rusza, wszystko się kręci. No i weź znajdź jedną różnicę. No ale, moi kochani, reżyser poszedł wam na rękę, bo na początku były trzy różnice. Na samym początku była masakra, moi kochani, bo reżyser dawał 100 zł i oczekiwał, że znajdziemy trzy różnice. No, ale kasa nam wzrosła. No i tym razem różnicę, wystarczy, że podasz jedną różnicę, jeden obrazek różniący się. Współrzędne jednego obrazka, tego oczekuję. Moi kochani, minimum to znaleźć jeden obrazek. Jeden obrazek, który się różni od pozostałych. Możesz podać mi dwie współrzędne, trzy, ale wystarczy, że podasz jeden obrazek. Jeżeli masz świetny wzrok, znalazłeś trzy, nie ma problemu, pochwal się tym. A ja tutaj czekam na osobę, która widzi przynajmniej jeden obrazek. Oczywiście może być dwa i trzy. Również taką osobę nagrodzę. Uwaga. Kto widzi? Kto już wie?
Dobra, reżyser daje 45 sekund. Czyli to jest tak naprawdę czas na wybranie numeru, bo jak ktoś nie widział tej różnicy do tej pory, to 45 sekund raczej się nie uda. Ale moi kochani, walczymy do końca. Uwaga, jeżeli widzisz, to bierz telefon w dłoń i czas start. Trzy, dwa, jeden. Dla kogo te fanfary? Kto za chwilę oszaleje z radości? No moi kochani, szybciutko. Nie ma na co czekać. Uwaga, uwaga. Kto? Kto zgarnia dzisiaj kasę? Kolejną kasę, moi kochani. Kto dołączy do grona zwycięzców? Kto zawalczy nawet tym razem o 4000 zł? Kto jest przygotowany? O nic więcej nie pytam. Wystarczy, że podasz mi współrzędne jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Który to jest obrazek? Kto już wie? Ja czekam na zgłoszenie od takiej osoby, bo za chwilę już nie będzie możliwości. No ja przygotowuję, moi kochani, w tym momencie pytania do bonusa. Pokażę wam jeszcze pieniądze od razu. Są te pieniądze. Jest ich sporo. Uwaga. Są 4000? Są 4000. Więc jeżeli ktoś chce się zgłosić jeszcze po niej, to jest ostatnia chwila. Teraz albo nigdy, moi kochani. Przypominam numer 704-304-304. Cztery tysiące przygotowane. A czy przygotowany jest zwycięzca? Jedna osoba, moi kochani. Jedna osoba i współrzędne jednego obrazka, który różni się od pozostałych. I? No kto, moi kochani? Szybciutko. Ta odpowiedź to... No już kończ, naprawdę, bo reżyser krzyczy na mnie tutaj, że nie będzie czasu na bonus zaraz. Moi kochani, nie traćmy szansy. Pamiętamy, że szansa niewykorzystana ucieka. Wykorzystajmy szansę, którą mamy, moi drodzy. 4000 zł nawet do wygrania, moi kochani. Ja jestem przygotowana, a wy? Kto jeszcze jest przygotowany? Uwaga. Kto walczy? Kto się nie poddał?
Jeden obrazek. Wystarczy, że podasz jeden obrazek. Przypominam, że są trzy obrazki, które różnią się od pozostałych. Wystarczy, że podasz jeden obrazek różniący się współrzędne jednego obrazka, moi kochani. Który to jest? Kto będzie zwycięzcą, moi kochani? Kto będzie tym szczęśliwcem? Do kogo się uśmiechnie dziś szczęście? No ale troszeczkę trzeba je wspomóc, moi kochani. Ja czekam na odpowiedź. Który obrazek różni się od pozostałych? Uwaga. Halo, no nareszcie. Dzień dobry, witam serdecznie. Który obrazek jest inny? A5, C2 i D9. Super, znalazła Pani nawet 3. Gratuluję. 100 zł już wędruje szybciutko do Pani. A teraz walczymy o więcej. Czy jest Pani już gotowa? Tak, spróbuję. No to lecimy. Zaczynamy. Uwaga, czas start. W jakim kraju leży miasto Ankara? Słoneczne. W Egipcie? Też słoneczne. Była Pani blisko. Turcja. No niestety, mieliśmy jeszcze trochę czasu. Myślałam, że to jest proste, bo wszyscy ostatnio do Turcji jeżdżą, moi kochani. Gratuluję Pani serdecznie. Mam nadzieję, że następnym razem nam się uda. Mieliśmy naprawdę bardzo fajne. No ostatnia zagadka była troszeczkę trudna. Widzicie, no zagadki... Moi kochani, te pytania bonusowe są jeszcze łatwiejsze niż zagadki. No mam nadzieję, że następnym razem się komuś uda. Dziękuję wszystkim ślicznie za uwagę i życzę miłego dnia. Do widzenia.